Oczy całego świata są zwrócone na miasto Haran, gdzie 2 miesiące temu wybuchła epidemia nieznanej dotąd choroby. Ciągle nie jest jasne, co spowodowało ten wybuch. Miejscowe Ministerstwo Obrony wzniosło wokół miasta mur, mający zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy. Podczas gdy globalny resort epidemiologiczny zapewnia stałe zrzuty zaopatrzenia mające na celu pomoc pozostałym przy życiu mieszkańcom. Jednak pomimo formalnych wysiłków GRE, aby wspomóc mieszkańców uwięzionych w skażonym Haranie, do czasu opracowania skutecznego leku. Ministerstwo Obrony uważa, że powstrzymanie wirusa może wymagać podjęcia bardziej radykalnych działań. Pytanie brzmi, czy w mieście pozostali jeszcze niezarażeni mieszkańcy, jak utrzymuje GRE? A jeśli tak, czy ministerstwo mimo to przeprowadzi atak bombowy mający na celu całkowite wyeliminowanie wirusa Haran razem z samym miastem? Niezależnie od tego, czy dzieła zniszczenia dokona wirus czy ministerstwo, jedno jest pewne. Dni Haranu są policzone. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wy na kanale, a w pierwszym odcinku zagrajmy w Dying Light, czyli na polski gasnące światło. I ten track. Jezu, pamiętam jak to u Sarge'a pierwszy raz widziałem, nie? Piękne, po prostu piękne czasy. Czasami chcę do nich wrócić, a czasami nie. Dobra. Co jest najlepsze? To jest polska gra. To jest jedna z polskich gier, która naprawdę zrobiła furorę. Tak samo jak Dying Light 2 i tak jak Wiedźmin. Choć to są dwa różne studia oczywiście. Ale Dying Light 2 no chyba trochę sobie fabularnie, jeśli chodzi o postać, z tego co pamiętam, gorzej poradził, niżeli nasz tutaj bohater, jakim jest Kyle Crane. Ale co? Mam taką przyjemność prezentować wam wersję no, full, myślę, powiedzmy. Wersję, która w tamtych czasach można było, znaczy w tamtych, w ogóle, którą można nazwać wersją deluxe po prostu. Ponieważ, jeśli się nie mylę, to mam tutaj zarówno główną grę Dying Light, DLC-ka The Following, oraz wszelakie inne DLC-ki, jakie tylko mogłem do tej gry dostać. Więc jeszcze sobie tylko wejdę w opcję, bo zauważyłem na tym filmiku, który wam przed chwilą pokazałem, że niestety, ale... Nie, czekaj, nie, zerwanie. Że niestety, ale chyba napisów nie było. O, właśnie. Więc dobra, tu. Urządzowe, nie wejściowe. Ej, czemu mi ciągle łapie tę kamerkę jako mikrofon? Nie, ten masz mieć złapać. Teraz pewnie do tego jest potrzebny. Do ewentualnego trybu multi. Okej, okay, prawie na pewno wyciąłem wam teraz właśnie moją przechadzkę po opcjach DLC-ka i tak dalej. Więc bez zbędnego przedłużania zacznijmy grę w... Wróć, zacznijmy grę, ale jednocześnie zacznijmy naszą przygodę w mieście Haran. Rozpoczynamy grę. No i tu właśnie mamy od razu wybór. Zestań zombie, czyli właśnie zagraj online, zagraj w The Following albo rozegraj kampanię. Póki co poznajemy główną fabułę, podstawki i samą podstawkę, więc rozgrywamy kampanię. Na nowym slocie. Okej, okay, fabularny wiadomo, taki mega łatwy. Normalny, trudny, koszmar. Może lepiej na normalu. I okej. Okay. Mamy cutscenkę. HUD aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa.
Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Ciężko było celować w dach, Kyle? Naprawdę? Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas nie przyciąga. Do tyłu! Do tyłu! O, zarażeni chyba. No jak to dawaj, w typowej... Wkrężamy ruchy! Jak to w typowej grzozowi chyba zostaliśmy właśnie zarażeni. Zabierzmy go z ulicy! Sporo się od jednego wystrzału ich zebrało. Otwórz te drzwi! Jak on był w stanie się wykrztucić z siebie dwa słowa? Skoro Wutsu jest zżerany żywcem. Wieża, mówi Jade. Szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie. Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Okej, okay, no to... Zaliczyliśmy mocny wstęp, jeśli chodzi o akcję z narażonymi i solidne KO. Na początku. Okej, to świat walki o przetrwanie z zupełnie innej perspektywy. Stań się zombie i gra jako nocny łowca, który je bide zombie. No właśnie. Czyli stań się zombie, nie? Jak to było na polski przetłumaczone. Dobra, miasto Haran. Znajdź Sulejmana i zdobądź plik. Zawarty w pliku opis procesu jest niekompletny i jeśli zastosuje się go w obecnej postaci, niebezpieczny. Każde użycie będzie oznaczać wiele ofiar w ludziach. Plik należy koniecznie odzyskać. To są oczywiście informacje... Sam go uszczypnij. Boisz się. Wcale, że nie. To go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Zombie! Uciekamy! Rozumiem, jesteśmy teraz w tej całej wieży, o której była mowa. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz?
Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa. Teraz pytanie, czy gościu nie wie, czy po prostu nie chce nam powiedzieć. Okej, spotka się z szefem w 190. Dobra, jak tu biegać? O! Jak przytrzymam A, to mam taki puls. Jak wciskam B, to... O, i ten puls? Okej, oznacza mi rzeczy, z którymi mogę wejść w interakcję. Jak wcisnę B, to się skradam. To twój numer. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Biegacz, mówisz? 31 zarażonych, a zostało tylko 7 biegaczy. O kurde! To kto idzie? Amir zginął przez tego gościa? Cicho! Walić cicho! Teraz on dostanie antyzynę Amira. Masz problem? To może pogadamy. Hej, gdzie jest pokój 190? Na górze. Dobra. Dorwał nas po kolei. Antyzynę mówisz. Rozumiem, to jakieś ala lekarstwo czy coś? Szukam szefa. Jest w środku? A, to ty jesteś 31. Wchodź. Okej. Okay. Tutaj kogoś mamy? Okej, okay, tu chyba po prostu byle co ktoś napisał. Dlatego się nie da nawet odczytać. Hej, szukam... A ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jade uratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Hej, szefie. Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Okej. Okay. Kiedy mogę... Nie jestem leniem. No, poszukaj zaginionego na 13 piętrze. Okej. Okay. Dobra, rozumiem, kropka jest z celownika. Dobra, no jak wciskam gałki, to się nic nie dzieje. Jak mogę biegać? Co? Ej, co? Czemu pod bumperem się skacze? Kto na to wpadł? A ty, czekaj, już chyba za nisko jestem, sądząc po mapie. Czekaj, tutaj tak? Tu nie. Przytrzymaj bumper, aby chwycić się wstępu. Zajebiście, jak biec? Ah.
Nie, no klikam, nic się nie dzieje. Ej, nie gadać mi, że pod bumperem jest celowanie. Seriously? A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę. To będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? I guess. Okej, mamy... Była przeskok? Jezu, jak wielu ludzi tu umarło? Nie wiem, czy chcę znać odpowiedź. Uff, Jezu, dobrze, że jest pusty. Chociaż w sumie... Tu Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Okej, no w takim miejscu to... A teraz naciśnie, by biec sprintem. Okej. O! Naciśnie, aby uderzyć, aby kopnąć. Dobra, o! Zabij jednego zarażonego. Ej, serio? This is Sparta! I cyk! Zabity jednym kopniakiem. Okej. Zaciąłem się! Uciekając przed nim! O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? A cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Okej. Jak ci mogę pomóc? Leż spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę. O, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko, proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Okej, okay, no dość cwane użycie, jeśli chodzi o latarkę na górze. Dobra, to szukamy w takim razie. Okej, okay, zamknięte. Gaza i alkohol. Nie, nie, nie. Nawet nie chcę wiedzieć, co albo kto to kiedyś był. Części metalowe. Okej. Okay. Czyli rozumiem, szukamy teraz gazy i alkoholu. Okej, okay, no alkohol w tym, no to akurat dość logiczne. No i jeszcze tutaj coś mamy. Gwoździe. Poproszę. Czy tu jest? A jest! Kurde, skrzyneczka kolejna tutaj. Taśma! Poproszę taśmę. Op, 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 op. Co to było? O, kabel zasilający. Poproszę bardzo. Jeszcze na niebiesko było oznaczone, czyli pewnie jakaś rzadka rzecz. Op! Coś tu widziałem. Kolejną taśmę. I... gwoździe. Dobra, może przestanę tak gadać, bo mnie samego to śmieszy powoli. Bo gadam jak potłuczony. Okej, z drugiej strony. O, apteczka. I cyk, okej, okay, to wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Okej, okay, pod selectem widzę mam... Wiadomo, sterowanie jak na padzie z Xboxa, czy nie? Ale wiadomo, ja mam takie od PS-a. Puszka. Jeszcze, co jest tutaj?
Nic. Coś jeszcze? Tutaj coś mamy fioletowego. O, elektronika. Dobra, zakładam, że kolory to pewnie rodzaj rzadkości, czyli te takie szarawe, najbardziej pospolite, a im lepsze, tym bardziej to w górę idzie kolorkowo, czyli pewnie czyli fioletowy to jest pewnie, idąc tak tematyką Hearthstone'a, to fioletowy to jest nadzwyczajny albo epicki i potem będzie pewnie jakiś pomarańczowy jako taka legendarka. Okej, okay, hajsu nie mam. Mam jeden alkohol, jedną gazę, aby wytworzyć apteczkę. No to... Let's make it. No i... Trzymaj, mordo. Ty to nazywasz zacięciem? Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Jak jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Okej, dziękuję. Zajmę się nim już. Okej. Dobra robota, 31. Cicha woda. A brzegi rwie. Hej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Dobra. Let's go. Czekaj, kiedy nam zaczną po imieniu w końcu gadać, nie? Albo bynajmniej po nazwisku. Pogadamy? Coś? Nie? Dobra. No to biegusiem do Rahima w takim razie. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Błagam. Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ta? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jade, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim! W sumie, jeśli będzie cały czas tu siedział, to raczej nic mu nie grozi, nie? No... I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Brecken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Okej. Okay. Chyba powinienem się bać? Tak myślę? Dobra, czyli wchodzimy do siebie, jak rozumiem. Chyba tak. Czekaj, gdzie? A nie do siebie. Okej, okay, do siebie. Coś mi chodziło o ten pokój, z którego żeśmy wyszli pierwotnie, ale dobra, co my tu mamy? To jest twoja skrytka. Możesz tu zmieniać stroje, a także przechowywać dowolne przedmioty. Gdy uzyskasz wyższy poziom przetrwania, otrzymasz dostęp do nowych strojów. Okej. Okay. Stroje ogólne i stroje egzotyczne. Ciekawe. Dobra. Przebierzmy się w czyste ciuszki. I przechowalnia. Rura, elektronika. No, trochę tego mamy. Dobra, apteczka. Bandaż nasączony silnym środkiem antyseptycznym. A, i to też ma swoją cenę. Okej. Okay. Taśma. Rolka taśmy nie używać do chomików. Nie nadaje się za to do krępowania, kneblowania i tak dalej. Pudełko gwoździ. Gwoździe są używane w wielu planach. Nadają się też do wieszania obrazów na ścianie. No shit, Sherlock. Części metalowe. Któż nie lubi kawałków metalu? Pytanie, czy użyć ich do naprawy broni, czy też zrobić z nich minimalistyczną popielniczkę? What?
Zwykła blaszana puszka, przydatna do wyrobów broni miotanej, granatów i bomb. Można też nią karmić kozy. Ej, to jest pojebane, że kozy mogą zażreć puszkę, nic im nie jest. Kabel zasilający. Bezcenny, gdy trzeba połączyć to coś z tamtym czymś. Używany głównie w planach elektrycznych i hajstrów, ale ma też inne zastosowania. Na przykład... I okej, tutaj jeszcze elektronika. W zasadzie wszystko, co da się wyrwać z urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, procesory, stalaki itd. Itp. Itd. umożliwia korzystanie z bardziej zaawansowanych planów. Okej, zakładam, że na tym jeszcze jest jakiś rzadszy komponent. Właśnie fioletowy, znaczy fioletowy, pomarańczowy albo nie wiem. Raz się zdarzyło, że grałem w gierkę, gdzie był pomarańczowy legendarny i wyjątkowy jakiś żółty. Nie wiem, może tutaj też to jest tak zstegowane. Kto wie? Dobra, Rakim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Idź na górę. Już masz niedaleko. Okej. Kurde, z nim nie pogadamy niestety. Szkoda. Rahim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko! O, skubany! Hej, na co czekasz? Chodź no tu! Okej. Okay. Podstawy parkouru. Naciśnij i przytrzymaj prawy bumper, aby skoczyć i złapać się krawędzi, na którą patrzysz. Pamiętaj, żeby spojrzeć na krawędź prawym stickiem, aby się jej złapać. Spojrzeć na krawędź, której chcesz się złapać. Możesz wykonać tę akcję stojąc, idąc lub biegnąc. Okej. Okay. No kurde. A. Miałem się spojrzeć. Dobra, ale na szczęście nie jest to tylko znaczenie w tym. Że w tym jednym konkretnym miejscu. Mogę ogólnie tego używać. Okej. Okay. Co rozumiem, mam tutaj się wdrapać, tak? Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. Wow. Pff, Jezus Maria, ale było blisko teraz. Nie jebni, dobra? Byłoby miło nie spaść z 200 metrów w dół, tak strzelam. O, siema Rahim. Co to jest za graffiti? Zarażony? Jeśli tak, to jaki? Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się! Nie bądź cykor. Nie no, powinien złagodzić upadek, mi się wydaje. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Moja noga! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Haha! Jaja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie! No co, Krajny, nie słyszałeś nigdy o tym, aby oddać skok wiary? Juhu! Możesz mordę! Jasny gwint! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Okej, okay, spoko, ale to może lepiej w kolejnym odcinku, bo ten już ma lekko ponad 35 minut, tak więc myślę, że warto będzie sobie tutaj zrobić taką fajną pauzę i ten pierwszy odcinek zakończyć. No, bynajmniej według mnie. Tak więc w tym odcinku to będzie tyle. W kolejnym, jak to sam Rahim powiedział, nauczymy się biegać. Ja oczywiście trochę załapałem od razu, o co chodziło Rahimowi, bo
Chodziło mu o nauczenie się biegania w tym mieście. W sytuacji, jaka się tu znajduje. No to wiadomo, nie można biegać normalnie, to trzeba zapierdalać jak pojebany. I być po prostu ekspertem w parkurze tak naprawdę. No dobra, zobaczymy jakie tutaj można jeszcze akcje robić. Zakładam, że tu raczej zombiaków żadnych nie będzie. No bo... To by było chyba trochę niebezpieczne. No ale... Sam taki plac budowy, myślę, jest wystarczająco dobre miejsce na właśnie taki trening. Ale dobra. Trening, jak powiedziałem, w kolejnym materiale. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia.